17 września 1993 roku w Krakowie zabrzmiał dzwon Zygmunt. W ten sposób oddano hołd generałowi Władysławowi Sikorskiemu, który tego dnia został pochowany w krypcie Katedry Wawelskiej. Przebieg uroczystości pogrzebowych dokumentują filmy małoobrazkowe z fotografiami wykonanymi przez Elżbietę Firlet, znajdujące się w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Generał Władysław Sikorski, naczelny wódz Polskich Sił Zbrojnych i premier emigracyjnego rządu polskiego, zginął 4 lipca 1943 roku w katastrofie gibraltarskiej i został pochowany na cmentarzu lotników polskich w Newark. Biskup polowy Józef Gawlina, stojąc wówczas przy trumnie generała, powiedział: „Przekazujemy generalskie zwłoki angielskiej ziemi na chwilowy odpoczynek”. Okazało się, że ta chwila trwała aż pół wieku. W 1993 roku szczątki generała zostały ekshumowane i przewiezione do ojczyzny. 16 września przetransportowano je śmigłowcem z Warszawy na krakowskie Błonia. Następnie trumnę umieszczoną na lawecie przewieziono na plac Matejki, a stamtąd do kościoła Mariackiego, gdzie do późnych godzin wieczornych krakowianie składali hołd generałowi, czekając w długiej kolejce. 17 września po porannej mszy świętej kondukt pogrzebowy wyruszył w drogę na Wawel. W imieniu władz brytyjskich w uroczystościach uczestniczył książę Edynburga Filip, mąż królowej Elżbiety II. Nie zabrakło też najwyższych władz Polski. Po nabożeństwie żałobnym trumnę złożono w krypcie świętego Leonarda, w sarkofagu z szarego marmuru, który oczekiwał na generała Sikorskiego od 1981 roku, kiedy pomysłu sprowadzenia zwłok nie udało się zrealizować ze względu na sprzeciw rządu brytyjskiego. Okoliczności śmierci naczelnego wodza pozostają do dziś nie w pełni wyjaśnione, co sprzyja formułowaniu różnych, nieraz kontrowersyjnych hipotez.